Ostatnie twoje lata to jest zdecydowanie radio. Teraz Polsat, mam nadzieję, że to będzie jakby początek twojej drogi. I to te klocki jakoś tam się poukładają i zobaczymy, jak to będzie. Ale czy ty byłbyś chętny, żeby wrócił Idol z tobą? Idol? Tak. Wiesz co, bo mamy takie czasy, że nie wiem, czy nie ma przesytu programów rozrywkowych. Jestem ciekaw twojego zdania. Bardziej tęsknię za programem Must Be The Music niż za programem Idol. Program Idol próbowaliśmy reaktywować 5 lat temu czy 6 lat temu. Po długiej przerwie. Po długiej przerwie i to chyba nie jest już format na te dzisiejsze czasy. Must Be The Music było znacznie bardziej elastycznym programem i myślę, że ten program by się sprawdził i za nim tęsknię, absolutnie. Myślisz, że jest w ogóle szansa na ten powrót? Jesteś Paulina? Wszyscy są w gotowości? Nie wszyscy, no właśnie niestety nie ma kory, a ten program w dużej mierze to była kora, więc już z samego tego powodu taki powrót byłby bardzo, bardzo skomplikowany i trudny, ale wiesz, wszystko jest możliwe, wszystko, dzisiaj wszystko jest możliwe. Kora była wielką przyjaciółką programu, wielką gwiazdą tego programu. Możesz powiedzieć, że mimo, że czasem jest tak, że widzimy was tylko na antenie, to jednak wasza relacja była jakaś taka, że czasem rozmawialiście sobie na korytarzach, jak ją wspominasz? No pewnie, że tak. O Jezu. Bardzo dużo rozmawialiśmy, przecież oprócz programu mieliśmy też jakieś sesje, jakieś wyjazdy, jakieś programy takie około Must Be The Musicowe. Dużo ze sobą rozmawialiśmy. Mam parę cytatów w głowie, które zapamiętam. Radzisz jeden? Nie będę zdradzał, bo zwykle te cytaty potem wywołują burzę, ale spoko. Nawet przy tej kostce.